Zbieramy się na poszukiwania. Czas wyczyścić wykrywacz po to, żeby go znowu wybrudzić. Mam nadzieję, że dzisiaj nastukamy fantów. A ja odpaliłem już nową łopatę. Okazała się szczęśliwa, także biorę ją ze sobą na dzisiejsze poszukiwania. Zostańcie z nami, będzie na pewno ciekawie, bynajmniej śmiesznie. Dzisiejsze poszukiwania będziemy prowadzić na polu ornym. Pole te już jest przygotowane pod zasiew kukurydzy, także to są już nasze ostatnie podrygi w tym miejscu. Mamy już pierwsze sygnały. Ja pochwalę się Wam moją pierwszą znajdką i za chwilę podejdę do Ewelinki, bo krzyknęła, że też coś znalazła. Spod cewki wyszła moneta jednofeningowa. Z 1902 roku, o ile dobrze widzę, w ładnym stanie zachowania. A teraz podejdziemy do Ewelinki i zobaczymy, co ona znalazła. Rzuć oczkiem. Miało być śmiesznie, a jest poważnie. Takim oto akcentem Ewelinka otwiera dzisiejsze poszukiwania. Cieszę się, bo jak zwykle do pierwszych sygnałów mam szczęście. Pokaż mi to. Przez chwilę myślałam, że to jest moneta pociechana, ale po odrobinie wyczyszczenia tak oto prezentuje się, nie wiem, jakaś przypinka, bo tu chyba coś było, nie? Z tyłu. Tak mnie się wydaje. A tym razem takie oto srebrne maleństwo, jeden srebrny grosz z 1852 roku. Takie oto maleństwo, maleństwa widzą nasze wykrywacze metali. A tu jest postać króla Prus. Zobaczcie na jego facjata. Spójrzcie, jakie ciekawe znalezisko. Tu jedna strona. A tutaj druga. 1 cent. Ty to masz farta. Zdarza się czasami. Próbowałem wpatrzeć się w katalog, bo znalazłem kolejną jednofeningówkę. Tym razem myślałem, że to jest rzadszy rocznik, no ale tylko myślałem. Jednofeningówka z 1875 roku, natomiast jakby ten rewers, ten orzeł, który jest, trochę mnie tak zmylił, dał mi do myślenia, troszkę inny niż spotyka się na wszystkich monetach. Stąd zwróciła ta moneta moją uwagę. Tutaj dla porównania położyłem koło siebie te dwie monety. Monety jednofeningowe, bite w różnym okresie. Zobaczcie, różnią się też również tymi tarczami, orłami z tyłu, które zwróciły moją uwagę. No i musiałem zajrzeć do internetu. Zaczepki to ja uwielbiam. Pewny sygnał, wysokie ID i takiej wielkości krążek. Przeczyściłem troszkę i ukazało nam się nominał 3 feningi z 1868 roku. Piękna, duża, stara moneta z mennicy A, pewnie jest to mennica Berlin. Druga strona mniej czytelna, ale zawsze też cieszy. I to bardzo cieszy. Akurat uwielbiam kopać monety, szukać miejsc z monetami.
tym bardziej dla mnie frajda podwójna. Miejsce namierzone, no i moneta wykopana. Ostatni sygnał i zwijamy się do domku. Bochania już dzwoniła. Kolacyjkę czas robić. Kawałek blachy. A na zakończenie dzisiejszych poszukiwań trafił się oto taki żetonik. Za chwilę go pokażę Wam z bliska. Natomiast napisy są czytelne. Na awersie jest napisane Wag de Win, czyli jakby wygraj, Wag. Odważ się wygrać, coś takiego. Tu lektor za kamerę mi podpowiada. A na rewersie jest Waga. Bynajmniej tak to przypomina, nie? Zaraz Wam pokażę z bliska. Wezmę od Ewelinki kamerę. Przyzumuję, także będziecie mogli zobaczyć, co jeszcze udało się trafić. Miało być wesoło. Nie było, ale za to jest konkretnie. Bo kilka dobrych monet i inne ciekawe znaleziska, które mogliście zobaczyć. Tak wygląda rewers tej monetki. Tak jak wspomniałem, jest tu napis Wag de Win. Ładnej otoce takiej. Kukułkę słychać w tle, nie wiem czy ją słyszycie. Także mnie nie wykuka, bo mam monetki. Natomiast rewers wygląda w taki sposób. Trochę przesycha moneta, także nawet te napisy, które są poniżej, są coraz bardziej czytelne. Rodzice wrócili z poszukiwań i po wróceniu z poszukiwań teraz będziemy jeść kolację. Przed zachodem słońca jeszcze. Zobaczcie, jaka u nas pogoda. Piękna dzisiaj. A u Was jaka? Ewelinka podjęła się rozpalenia grilla. Ulubiona przekąska moja, prawie dietetyczna kaszanka i kiszka zaraz też trafi na ruszt. Dmucham. I dobrze ci idzie. Mówisz? Zobacz, wszystko gotowe już do jedzonka. Prawie. Tania, dmuchnij tam trochę, pomóż mamie. Tylko wszystkiego żaru nie wydmuchaj. Co? Wszystkiego żaru nie wydmuchaj. Już mi się chłodno zrobił. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od lokalizacji właściciela łąk, na których będziemy chcieli prowadzić poszukiwania, a wcześniej oczywiście uzyskać stosowne pozwolenia. O tym miejscu krąży bardzo dużo różnych ciekawych legend, stąd postanowiliśmy, że poszukamy tutaj, zobaczymy, jak uda się uzyskać pozwolenia, to będziemy tutaj kopać. Konkretnie tutaj muszę się odnieść i pokazać Wam, o które miejsca chodzi. Są tutaj takie łąki usytuowane przy rozlewisku. Później podjedziemy, pokażemy Wam majątek. Majątek był zarządzany przed wojną przez jakiegoś żydowskiego zamożnego właściciela. Natomiast tutaj przy drodze, gdzie postawiliśmy samochód, jest taki parczek. Tutaj dostaliśmy informację, że w nim znajdują się jakieś piwnice, jakiś obiekt i tak dalej. Dlatego wejdziemy sobie i zobaczymy do środka. Prowadzisz?
prowadzisz. Jak myślisz, co to będzie? Nie wiem, ja się zastanawiam, jak ja tam przejdę. O tak, wchodzisz i idziesz na wprost. Także idziemy, zajrzymy sobie. Już specyficzna, zobaczcie, roślinność, która bardziej towarzyszy takim obiektom sakralnym. No ale zobaczymy, co to za piwnice. Czy to piwnice, czy to jakiś inny obiekt. Dochodzimy do niego. Pełno gruzu, widać, że jest w stanie rozsypki. Tutaj widzicie w całej okazałości. Trochę kamerą będę wodził, żeby pokazać to miejsce. No jesteśmy. Jest to jakieś podpiwniczenie. Zobaczcie. Stropy się walą. Nie jestem pewien, ale bardziej bym skłaniał się, żeby powiedzieć, że to jakaś krypta. Aczkolwiek nie jestem pewien. Zaraz sobie podpatrzymy jeszcze tutaj część tą u góry. I jeszcze kamerę włożę do środka. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie widać tutaj pozostałości, jeżeli to była krypta, pozostałości jakichś strumień czy jakichś innych rzeczy. Stąd ta osoba, która nam opowiadała o tym miejscu, mówiła jak o starych zabudowach. Z boku wygląda to w taki sposób. Zobaczcie, widzicie to dokładnie. Podejdziemy jeszcze wokoło, zobaczycie, jak to się prezentuje. Czy coś tutaj znajdziemy na oko? Aczkolwiek nie widać. Natomiast jeżeli chodzi o opowieści, to zaraz wrócimy do tego. Ewelinka wam powie, co usłyszeliśmy. Dlatego skłoniliśmy się uzyskać pozwolenie od właściciela tych łąk, aby sobie trochę pochodzić i poszukać. Nasz znajomy pasjonat historii opowiedział nam historię, którą usłyszał od starszych osób, że właściciel, żydowski właściciel majątku w tych okolicach, gdy wybuchła wojna, zakopali gdzieś tu cały swój dobytek. Więc my jesteśmy tutaj po to, aby starać się o pozwolenie i będziemy to weryfikować. Jeżeli mieliście kiedykolwiek do czynienia z poszukiwaniami, z możliwością eksplorowania jakichś terenów, gdzie prawdopodobnie były jakieś skarby czy jakiś majątek zakopany, wiecie, jak, co potrafi zrobić wyobraźnia, co podsunąć, jakie myśli. Wiesz, jest skarb, jest majątek, jest złoto i tego typu inne myśli przechodzą przez głowę. Natomiast zanim ruszymy procedurę załatwiania pozwoleń, pojedziemy namierzyć do gospodarstwa właściciela tych ziem i pokażemy wam, jak wyglądał ten majątek. Z tego całego majątku, z całego dworku został tylko taki budynek. Bardziej nazwałbym go gospodarczy. Natomiast nie mamy możliwości go obejścia wokoło, ale pokażę wam, co zauważyliśmy od strony szczytowej tego budynku. Spójrzcie na szczyt tego budynku. Ewidentnie widać tam symbol Gwiazdy Dawida. Widać, że tutaj właśnie w tym majątku mieszkali Żydzi. Stąd też ściągnęło nas to miejsce i ta opowieść. No i wszystko stało się jasne. Była informacja, jest nasze drobne lokalne śledztwo. Teraz pozostało tylko co? Załatwiać co trzeba. Śledźcie nasz kanał na bieżąco. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie. A i trzymajcie za nas kciuki, żeby udało nam się uzyskać pozwolenie. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.